Dowód na to, że Nolif został zmanipulowany przez obecną propagandę. Otóż przeszukiwałem YouTube'a, aby znaleźć informację na temat Nolifa i trafiłem na to. Mówi tutaj o sobie, że niby jest biseksualny i jakiś tam homoromantyczny. Co za głupoty. To właśnie jest zatem dowód na to, że Nolif został zmanipulowany przez obecną propagandę, która jest oczywiście, nieprawdziwa, przecież to propaganda. Uważajcie więc na takie informacje i nie kończcie podobnie, nie kończcie tak jak Nolif. Mówię wam, będziecie żałować.